W jednym z ostatnich materiałów na kanale ogrywałem mapę w GeoGuessrze, w której znajdowały się wszystkie Lidle w Polsce. Także tym materiałem praktycznie zobowiązałem się do nagrania materiału, w którym będą wszystkie Biedronki dostępne w naszym kraju. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 900 sklepów Lidla i ponad 3,5 tysiąca sklepów Biedronka. Także przewaga Biedronki jest naprawdę wyraźna. Pierwsza mapa jest oczywiście pod zrobienie perfekcyjnego wyniku i oczywiście bez jakiegoś spinania się większego. Jesteśmy teraz na ulicy... A, to jest dobre pytanie. Łańcut! To ja wiem, koło Rzeszowa jest Łańcut. Tak, koło Rzeszowa. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli byliście kiedyś w Biedronce, która pojawi się na dzisiejszym odcinku, albo w mieście, które właśnie będzie, to zostawiacie łapkę w górę, ale tylko wtedy. Pamiętajcie o tym. Nie zostawiajcie, jak nie byliście nigdy w tym mieście, bo ja tak nie chcę, nie? A ja zobaczcie, robię wam pierwsze 5K za to, także szybko poszło. Pierwsza lokacja całkiem łatwa. W ogóle, widzowie, prawdopodobnie jak oglądacie to, bo ja o 12 dzisiaj w niedzielę streamuję, także możecie wpaść, zobaczyć, jak mi idzie. Link macie do Twitcha w opisie. Oglądamy Polską Ligę. Najlepsi gracze na świecie grają, również Polacy. I przepraszam, nie Polską Ligę, ale Ligę Światową GeoGuessera. Także będzie mi miło, jak wpadniecie, posiedzicie ze mną na Twitchu. A co to jest za miasto? Trochę mi laguje, ale propo, widzowie, dobrych informacji. Nie no, tnie strasznie. Co to jest? O, już nie tnie. Słuchajcie, zamówiłem komputer, który będzie już jutro, ale to taką maszynę, działdowo, że kończymy już praktycznie w ogóle rozkminianie o tym, że Meksu ma słaby komputer. Nie no, widzowie, teraz jak będą turnieje w GeoGuessera, to będziecie tak. Będziecie totalnie w szoku, jak szybko zapierdziela, że nie ma żadnych lagów. Cieszę się, bo już to za długo trwało. Czy to jest to? Tylko, że nie, bo tu nie ma ronda. Nie, 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 to absolutnie nie jest ta Biedronka. Chociaż kąt drogi by się zgadzał. Tu jest kolejna i tak, i to by się zgadzało. My jesteśmy gdzieś tu. Tak, bęk, spoko. W miarę również szybko poszło. Mamy Skoczów Cieszyńska. Skoczów... 33 to byłby kierunkowy na te regiony. Okej, tutaj same wyjazdy, widzę. O, jest Skoczów. Czekajcie, Cieszyn jest tutaj. O, Skoczów, okej. No dobra, no to było w sumie logiczne. Tylko teraz zobaczcie, teraz same Lidle widzę. Akurat żadnych Biedronek, a jak gram mapy z Lidlami, to widzę same Biedronki. Tu jest jakaś Biedronka na ulicy Górnego Bora. Tu mamy skręt, więc jest duża szansa. Tak, to jest ta Biedronka. Dobra, poszło znowu bardzo szybko. Jestem w szoku, serio, bo na razie kręcimy dobry czas, a gdybym się nie wygłupiał, mógłby być jeszcze parę sekund lepszy. O, tutaj mamy piękny znak Jarocin, Ostrów. Okej, czyli jesteśmy gdzieś w tych regionach. Spróbujmy znaleźć nazwę miasta, żeby już w ogóle było. Krotoszyn. Krotoszyn. Dobra, mamy nazwę miasta, to już jest dużo. Chwila, bo mamy tutaj drogi tak. Jarocin, gdzie jest dokładnie Jarocin? Tutaj. Jarocin, Wrocław, Krotoszyn. No i widzicie, chwilkę tutaj trzeba pomyśleć i od razu jakoś idzie. Musimy teraz znaleźć pierwszą, lepszą Biedronkę i może jakoś damy radę coś dobrego wykręcić. Jak na złość nie widzę żadnej, tu jest jakaś. Ale czy to ta? Tutaj mamy w sumie taki wjazd. Tak, to jest ta Biedronka. Dokładnie ta. Jesteśmy centralnie koło niej, jeszcze się upewnię. Tutaj, bęk, mamy kolejny perfekcyjny wynik. No i zobaczmy ostatnią lokację już. Znowu jakieś większe miasto całkiem. Akurat Lidle z reguły są w większych miastach, ale Biedronki już nie aż tak do końca. O, piękny znak. Wodociągi imienia Morsko. Ale gdzie? W aglomeracji Krosno-Odrzańskie. Tu jest Krosno-Odrzańskie. Matko, że ja takie rzeczy wiem. To jest szok. Dobra, tu mamy wakacyjną ulicę i mamy... Czy to jest po prostu ta Biedronka? Jeszcze czekajcie, patrzymy, jedziemy drogą tak. Tak, i ona jest na zachodzie. To by się zgadzało, ale chcę się upewnić, żebyśmy zrobili już na samym starcie dobry wynik. Tu byśmy mieli skręt na ulicę Piastów. Chyba. Bo tu nie ma nic. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. Nie, Poprzeczna. A nie, to tutaj, tak, dobra, nie, to się wszystko zgadza, czyli jak jesteśmy, tu mamy drugi, więc jesteśmy, no, nie, czekajcie, żebym już się nie pomylił, czyli jak tu mamy Poprzeczną, to jesteśmy tu,
Dobra, mamy. Jest. 5 minut 18 sekund. Szczerze, poszło bardzo szybko i moim zdaniem dałem w miarę radę. Ej, prawie jestem w top 25. Zabrakło mi minuty i tutaj dało się to podciągnąć pod wynik poniżej 5 minut. Powiem wam, że cieszy mnie to, że chyba wy też już to zauważacie, że jestem coraz lepszy w pinpointowaniu i ogólnie w ogarnianiu Polski. No dobra, zrobiliśmy naprawdę fajny czas, więc postarajmy się może zrobić jeszcze lepszy, jeżeli to jest możliwe. Prudnik jest tutaj. Nie no, kurczę, kiedyś nie znałem większości nazw miast, a teraz wszystko idzie mi z taką łatwością, więc no... Bardzo to zauważyłem, że jak od kiedy zacząłem grać te mapy Polski, to wszystko jest o wiele łatwiejsze. Gogolin. Gogolin słyszałem. On jest gdzieś tu blisko, a to jest przy granicy samej chyba. Czy teraz gadam głupoty? Gogolin. Mamy na Prudnik. Kurczę, już powinienem widzieć Gogolin, wam powiem. Jest to trochę mnie smuci. Dobra, czekajcie, musimy... Krapkowice. Okej, no to Krapkowice to są... tutaj. Ale Gogolin... A, Gogolin jest od razu obok Krapkowic, spoko. To musicie wybaczyć, ale nie słyszałem nigdy wcześniej. My tu już wyjeżdżamy, jakby z Biedry. Więc jesteśmy... No tutaj, tak? Tak, dobra. Idealnie, poszło znowu w miarę szybko. Mamy tutaj Biedroneczkę, znowu jakieś całkiem chyba spoko miasto. Ulica Długa. Okej. Okay. Tylko gdzie ta ulica Długa się znajduje, w jakim mieście? W Aleksandrowie Kujawskim? I Aleksandrów Kujawski jest gdzieś po Torunia? Ojej. Kurde, no kiedy ja bym wcześniej wiedział, gdzie jest jakiś Aleksandrów Kujawski? Nie ma opcji. Dobra, mamy tu skręt, więc jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Zastanawiająco spoko mi idzie. Żuromin. Żuromin jest obok Warszawy. Tak, na bank. Tylko gdzie? Gdzie jest Żuromin? Czy głupoty gadam? Nie, Żuromin jest na 100% gdzieś blisko Warszawy w miarę. Wołomin? No, Wołomin, Żuromin to brzmi tak samo nawet. Tam był jakiś PKS, można zobaczyć. PKS coś tam. Mława. Mława jest już tutaj, więc Żuromin. Okej, okay. To nie jest jednak tak blisko, więc musicie mi wybaczyć. Pomieszało mi się troszkę. Tu mamy wjazd. Okej, okay, tu jest stacja paliw, więc my jesteśmy tu. Tak. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. O, znowu jakieś większe miasto. To już jakbym trochę to miasto kojarzył. Nie, raczej nie kojarzę. Spróbujmy znaleźć nazwę miasta i powinno jakoś pójść. Pomnik. Już pewnie myślę, że tutaj trochę osób było, bo to wydaje się co urząd gminy i miasta, ale gdzie? Nisko. Nisko, wysoko. Czego mam tu w głowie, że jest nisko? Kamil, nisko, słyszałeś? Tu jest Nysa, nisko jest gdzieś tu. Jest tutaj nisko, dobra. Tu jest jakaś Biedronka, czyżby to była ta po prostu na ulicy Kwiatkowskiego? Tu mamy, co to jest za ulica? Możemy podjechać, sprawdzić. O jest, akurat tu musiało drzewo rosnąć. Tak, Kwiatkowskiego, więc jesteśmy idealnie... Nie, po co ja patrzę? To jest skrzyżowanie. Tutaj. Tak jest. Więc dobrze, że nie traciłem czasu w sumie. Co my tu mamy? Starogard Gdański. Okej. Okay. 37 km. Straszyn. Straszyn jest jeszcze bliżej chyba. Tak, Straszyn jest tutaj. I co, jest gdzieś po prostu tu? Tu jest Biedronka. Starogardzka. Możliwe, że jesteś... Bo tu wjeżdżamy na rondo. Jakby. I tu jest Biedronka. Bęk. 3 minuty 54 sekundy. Jest! Top 20! Let's go! Ładna gra. Czy dało się z niej jeszcze coś lepiej wycisnąć, jak tak myślę? Kurczę, ja dużo zajęła mi pierwsza lokacja. Co to było? Aj, no to wstyd, ale Gogolin jest koło... Gdybym od razu zobaczył Krapkowice, dało się tu jeszcze lepszy wynik wyciągnąć. Także bęk. I tak z tego szczerze już jestem zadowolony. Powiem wam tak, na razie jest łatwiej niż się spodziewałem. Wiadomo, to wciąż nie jest jakieś wyborne, ale Barlinek. Barlinek. Też ostatnio się chyba dowiedziałem, gdzie jest Barlinek właśnie podczas grania tych wszystkich wyzwań. Także spoko, ale to chyba nie jest tu, bo nie ma ronda. Nie, absolutnie to nie jest ta.
Nie no, w Barlinku pewnie z kilka biedronek mają, więc to nie będzie aż takie easy peasy. O, ale to chyba jest ta, tak. Jak blisko jesteśmy, bardzo blisko. Dobra, spoko. Spróbujmy tutaj coś, jest nazwa miasta, Żuromin. Kamil, przed chwilą miałeś Żuromin, oczywiście. Nie, to jest powtórka? W sumie? Bo nie wiem nawet, chyba nie. A nie, są te, dobra, okej, to jest powtórka. Już nie pamiętam, to była ta ulica Zwycięstwa? Kurde, nie pamiętam tego repeatu, nie będę was tutaj... Tak, to jest to i byliśmy gdzieś tu. Dobra, okej, ale średnio pamiętałem ten repeat, co widzicie. Sieradz jest koło Łodzi. Tak, tutaj. Jest tu jakaś biedronka, czyżby to była ta po prostu? Co to jest za ulica? Chyba tu się dużo rzeczy zgadza w sumie, bo mamy taki... Jazd. Ulica Polna. To byłaby Targowa. Wreszcie sprawdźmy, czy się zgadza mimo wszystko. Bylibyśmy byli... Tu. Chyba. Tak, dobra. Jest zaliczone. Bałem się trochę, że może mi nie pójść. Ale spoko. Znajdźmy coś jeszcze tutaj. Precz z nudą. Język czeski. Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska. Dziś musimy być blisko Czech. Patronat, ale gdzie? No kurde, tyle tych, a ja nawet nie wiem, gdzie jestem. To jest aż nie do pomyślenia. Serio, że przy tylu znakach nie wiem, co to jest. Czekajcie, wrócić chcę, bo widzę tutaj... O, polskie, no dobra. Gdzie? W Prudniku. Dobra? I Prudnik ma sens, bo to jest bardzo blisko granicy czeskiej. I my też jesteśmy prawdopodobnie w ogóle gdzieś blisko. Tu mamy tak. To jest Urząd Miasta? Nie gadaj, że... O Jezu, Kamil, miałeś chamie złoty róg. Miałem wszystko pod nosem, a tutaj szukałem. Dobra, dziś wjechaliśmy. Dobra, na razie spróbujmy coś znaleźć. Drabinianka. Czy jakieś większe miasto. Przez cały wrzesień... Rzeszów. Rzeszów, Drabinianka. Drabinianka jest tu. Biedronka jakaś. To jest ta? Tak, tu są apteki. Tak, to jest ta. Mamy. Jest! Jest poniżej 3 minut! Ale passa tego chłopaka! Let's go! Ładnie, moi drodzy. Już nawet do grafa mi niedużo brakuje. Bęk! Cieszę się, serio. Bardzo fajny wynik siadł znowu. Powiem wam tak, idzie lepiej niż bym się spodziewał. Jeszcze sobie coś tutaj zagrajmy, bo ja zaraz zacznę widzowie tryhardować, czyli wyłączę kamerkę, puszczę sobie muzę i będę wam później skomentuję swoją najlepszą grę, jeżeli taka będzie. Tak w ogóle, nie wiem, czy oglądaliście wczorajszy odcinek z geogeserowego grania i Overwatcha, jeżeli nie, to zachęcam. Bo zostałem oszukany, macie rację, złapaliście mnie na tym, dużo ludzi w komentarzach, ale też dużo osób się dziwiło, że też nie widziało w pierwszej chwili skrypty, ale rzeczywiście tamten gość skryptował, także trochę was muszę przeprosić, a trochę nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego nie ma żadnego znaczenia? Bo rozmawiałem z wysoko postawionym devem, Sędziszów Małopolski... z wysoko postawionym devem i wiem, jak działają, moi drodzy, te wszystkie Overwatche. Nie mogę wam o tym powiedzieć do końca, więc chcę wam tylko powiedzieć tyle, że nie bójcie się, ta osoba dostanie bana. To nie ma znaczenia, co ja tam dałem, więc ta osoba na pewno, jak to chyba było w Skazaniu na Shawshank, sąd jego dosięgnie każdego, także... Nie bójcie się, ta osoba dostanie bana, jednak ja nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle cheatowała w taki sposób, bo ziomek tam dał ewidentnie w kraj, który nie ma Street View, więc co to jest za cheatowanie? Dobra, Sędziszów Małopolski muszę znaleźć. O Jezus Maria, znalazłem, nie wiem. Dobra, ważne, że się udało znaleźć, okej. Aha, jestem już na starcie. Dobra, zajęło mi to tyle czasu, że wypadałoby tu już 5 gadać. No dobra, to jest 100 raczej. Czekajcie, to jest Jana Pawła. Tutaj mamy skręt. Centralnie jakiś orzech.
Dobra, to jest to. Tak, dobra, zrobiliśmy 5 kawów, nie chciałem się pomylić, jak już spędziłem tyle czasu na szukaniu Sędziszowa Małopolskiego. No tutaj Suwalska, okej, okay, czyli prawdopodobnie są te regiony Polski. Rekordu raczej nie zrobimy, ale jeszcze chcę się pobawić, bo naprawdę super się bawię, serio. Te speedrunowanie, ja w ogóle myślę, że teraz będę raz w tygodniu dodawał właśnie taki odcinek, aż się nie skończą każde, nie wiem, sklepy. Dobra, mniejsza z tym. Czy tu mamy od razu stację LPG? To nie jest raczej ta Biedronka. Zgierz. Gdzie jest jeszcze jakaś Biedronka w Zgierzu? No stałem, że ze 2-3 Biedronki mogą mieć. To jest jakiś układ, ale to chyba też nie to, automyjnia. Więc albo minąłem po... O, to jest to chyba. Czekajcie, tu mamy stację, tak, czyli byśmy byli tu. Tu jest, tylko jesteśmy przy wjeździe do stacji. A gdzie jest Biedronka w sumie? Ty! A nie, dobra, tam jest. Czyli jesteśmy tutaj. Dobra, bo ja w sumie nie szczaiłem się, że tam prawie nie widziałem. Ulica Burska w Łodzi. Okej, okay, dobrze byłoby tu znaleźć w sumie dzielnicę miasta. Trochę już się nauczyłem dzielnic. Stare Chojny, Widzew. Coś tam jeszcze. Zrzno. Jest coś takiego jak Złotno? Łodzianie. Wypowiedzcie się. Nie no. Myślę, że jest. To nie jest ulica po prostu. Nie widzę. Łódź. Nie no, wszędzie jest Łódź. Złotów. Ulica Złotna w dzielnicy Złotno. Ale tutaj mamy crossover. O, Polesie. Zmieniliśmy nagle Polesie. No właśnie, bo to wygląda już jakby to nie była Łódź, nie? Nie mam pojęcia, nie widzę tego w ogóle. A jest tu Polesie. To Zdrowie? To to samo co Złotno? Nie, no nie ma opcji. Co to była? Kwiatowa tam chyba była. Spadochroniarzy. Nie no, to nie jest ta. I tak tu nie pasowało, ale... Jest Barska. Tam... Nie, Barska było na znaku, ale to gdzieś blisko już tu. Spadochroniarzy. Dobra, to jest ta Biedronka. Złotno. Czyli Złotno to nie jest nic. W sensie to nie jest żadna dzielnica Łodzi. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Będę teraz już to miał świadomość. Okej. Okay. Nie, to nigdy nie miałem pojęcia, szczerze. No ale dobra, czegoś się dowiedzieliśmy. Włocławek. Inowrocław, Włocławek. Nie wiem, czy tego przykładu nie miałem. Może to było w momencie... Znowu ulica Barska, ulica Polna. Może to było w czasie, kiedy nie nagrywałem. Po raz kolejny duże miasto mnie wykańcza, wam powiem. Nie potrafi nic znaleźć. Aż jestem w szoku, że tam mi tak łatwo wszystko poszło, nie? W tylu przykładach byłem tak blisko, obwodowa. Czego tego nigdzie nie ma? Chyba, że to w sumie gdzieś tu? To byłaby ta? Okej, okay, dobra. Ale za długo to zajęło. Która to lokacja? Ostatnia. Ale to już 10 minut prawie trwa. No cóż, moi drodzy, nie zawsze będzie kolorowo, ale kilku nowych miejscowości się nauczyłem. Dowiedziałem się, że Złotów nie jest dzielnicą Łodzi, więc zawsze coś na plus, tak? Więc myślę, że nie ma co narzekać. Ostruda. A tu jest Ostruda, okej, okay, dobra, ten znak mi dopiero pomógł. Oj, no to kompletnie mi wyleciało z głowy, gdzie jest Ostruda. Dobra, czyli my jesteśmy gdzieś tu... Mamy tak drogę. Czy to jest szansa, że to jest ta Biedronka? Tu jest jeszcze jedna. Ale tu nie ma ronda. A nie, jest rondo. Jest. Dobra, to pewnie będzie ta. Jest Kaufland jeszcze? Jest Kaufland. Dobra, czyli my jesteśmy... Tu. Tak. O, ledwo co starczyło. 11 minut, moi drodzy. Najgorsza gra do tej pory. Taka oto gra się jeszcze trafiła, już poza kamerami dogrywam tutaj swoją kamerę, moi drodzy, jeżeli chodzi o to byłem trochę zawiedziony, bo przez 3 godziny nie miałem żadnej fajnej gry i stwierdziłem, dobra Kamil, nie ma czas, nie ma... szkoda tracić czas, ale jeszcze pograłem i zobaczcie, tutaj mamy taką grę, Lubartów, województwo lubelskie, to oczywiście od razu wiedziałem, moje regiony, także nie miałem z tym problemu, Biedronkę widzę, wiedziałem, że w Lubartowie raczej dużo nie będzie, droga się line-upuje, klikam piątkę, czyli 5K i lecimy sobie dalej. Tutaj widziałem, że musi być raczej nazwa miasta. Już tutaj widać W i końcówka czka, czyli szansa na wieliczkę dość spora. Oczywiście każdy raczej na wycieczce szkolnej, większość z nas miała okazję być kiedykolwiek właśnie w tym mieście. Znalazłem Biedronkę w miarę, się line-upowało, więc stwierdziłem, klikam, jak nie, to trudno.
I rzeczywiście to było. Lecimy sobie dalej, tutaj już klimat dużego miasta, tablice warszawskie albo mazowieckie po prostu, piaski. I tutaj, moi drodzy, zabawna sytuacja, bo miałem w głowie to, że piaski są na pewno w Warszawie i kojarzyło mi się to z piosenką Bonusa RPK, bo coś tam kiedyś on miał właśnie, jak za dzieciaka się słuchało tego rapu, właśnie takiego mocniejszego, to tam było coś, że przeprowadziłem się na piaski i wiedziałem, że to jest Warszawa. Natomiast później dopiero zczaiłem, że to jest gdzieś blisko Bemowa. A dlaczego blisko Bemowa? Bo tak czułem, nie wiem, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. I rzeczywiście, moi drodzy, piaski są blisko. Tutaj zobaczcie, jeszcze długo szukałem i mam. Tutaj jeszcze nie widzę ja tego. A nie, nie, jeszcze tego nie znalazłem, a było napisane piaski. Dopiero, zobaczcie, szukam. Dużo czasu straciłem, ale no, Bemowo lotnisko, piaski są na wschód, jeszcze nie widzę. Chyba teraz zobaczysz, no. Tak, udało się zobaczyć. A zobaczcie, straciłem ze 20 sekund, Biedronka znaleziona, Kochanowskiego, wszystko się zgadza. Klikam piątkę i na ten moment czas był naprawdę niezły. Minuta 30, kolejna runda. Nie pamiętam już, co to było. Szczerze, ale lecimy dalej, szukam tutaj nas w miejscowości. Nie wiem, nie pamiętam tej rundy za chorobę, nie wiem, co to było, szczerze. Tu się cofnąłem. Głogówek, okej, okay. Głogówek, pamiętałem, że on jest gdzieś na mega południu i wiedziałem, że jest gdzieś tutaj i szukam i nie mogę go znaleźć, moi drodzy. Także tutaj też trochę czasu stracone. No, Głogówek nie jest za dużym miastem, ale jak już się udało znaleźć, to wiedziałem, że raczej Biedronek to oni dużo nie mają, więc to musi być ta. Znalazłem i oklikam i została ostatnia runda. Runda tragiczna, moi drodzy. A dlaczego? Ponieważ to jest mój repeat, który, moi drodzy, totalnie zapomniałem. I byłem już teraz na siebie wściekły, bo to była ostatnia runda i mówiłem sobie, Kamil, jak to nie pamiętasz, gdzie to jest? Kojarzyło mi się tutaj mega południe Polski i Kudowa-Zdrój. Tutaj starałem się coś znaleźć. Tutaj jest ulica Teatralna i jest napisane w Nowej Rudzie. Tutaj tego nie zobaczyłem. Nowa Ruda to miasto. Tutaj również, moi drodzy, jest napisane Piast Nowa Ruda, ale ja sobie tak wkręciłem tą Kudowę-Zdrój, że nie było szans. A tutaj, moi drodzy, zobaczyłem na czas i wiedziałem, że jeżeli chcę jeszcze powalczyć o swój rekord, to muszę już klikać. Zobaczcie, tu już jest 2:30 prawie. Nowa Ruda, Słupiec, to wiedziałem, ale zobaczyłem ulicę Kłodzką i sobie wkręciłem, że pójdę w Bystrzycę Kłodzką, bo Kłodzko byłoby za proste. Znalazłem pierwszą Biedronkę, która kompletnie się nie line-upowała, ale wiedziałem, że już nie mam czasu i żałuję tego strasznie, bo zobaczcie, czas 2 minuty 40 sekund. Tutaj spokojnie, gdybym zapamiętał ten repeat, miałbym czas chyba nawet lepszy od grafa, no ale niestety nie udało się, szkoda, no ale czasem tak bywa. Wpadajcie na streamka, właśnie teraz powinien być i trzymajcie się do następnego odcinka.